dzisiaj. To jest Agnieszka. Agnieszka studiowała medycynę przez 20 lat. I to już jest cyrk, ale słuchajcie dalej. Na 6 roku, po 20 latach, Agnieszkę wywalili. Została skreślona z listy studentów. Agnieszce w opłacaniu studiów pomagał tatuś lekarz. Uczelnia w końcu jej powiedziała, że jest leniwa, wieczna studentka. I teraz biedna Agnieszka opowiada, że jest biedna bez pieniędzy. Pani wozi cały dobytek w tej jednej walizce? O mój Boże, biedna Agnieszka studiowała 20 lat i nie mogła ukończyć. Cały majątek mieści w walizce. No kurwa, włóczyki. Potem Agnieszka pokazuje, jak by leczyła, gdyby została lekarzem. A potem płacze. Tak się nie robi. Po co ci ludzie chodzą do pani Jaworowicz? Co ona ma teraz iść do dziekana jej usprawiedliwienie napisać? Wracamy do studia. Okazuje się, że Agnieszka nawet do prezydenta pisała. Pani pisała do pana prezydenta kraju. O kurwa. Duda będzie teraz usprawiedliwienia pisał. Usprawiedliwiam moją obywatelkę Agnieszkę z powodu, że płakała w telewizji. Z poważaniem, Andrzej. Profesor Bielecki do niej króciutko. Pani szuka winnych wszędzie dookoła. I wtrąca się najbardziej lotny umysł w Polsce. Ikonowicz. I mówi, że jak Agnieszka opiekuje się swoim ojcem, to znaczy, że nadaje się na lekarza. Ma ojca chorego, którym się opiekuje, jest najlepszym wskazaniem na przyszłego lekarza. Słuchajcie, no student medycyny to student jak każdy inny. Ale też nie rżnijmy głupa, że odpowiedzialność jest taka sama jak u fryzjerki. Fryzjerka jak się nie nauczy, to co najwyżej cię krótko zetnie. A lekarz diagnozuje stan życia i zdrowia. Edyta Pagel mówi do Ikonowicza, bo co to jest za argument w ogóle? To tak jakby powiedzieć, że twoja koleżanka Kasia będzie umiała ściany malować, bo potrafi sobie zrobić hybrydę na paznokciach. Albo twój ziomek byłby zajebistym mechanikiem, bo Formułę 1 ogląda. Poseł Giżyński też tłumaczy, że Ikonowicza chyba pogięło. Ja bym nie życzył panu Ikonowiczowi, żeby kiedyś pani została lekarzem i pana leczyła. A Ikonowicz dalej brnie w swoje. Ma pasję do tego zawodu. Ale co z tego, że ma pasję? Mój ojciec wędkuje od 20 lat, ale to nie znaczy, że powinien zostać karpiem. Senator Staroń od tego pierdolenia to aż paraliżu twarzy dostała. Mało? No to Ikonowicz uważa chyba, że wywalenie tej kobity po 20 latach to jest jakiś spisek. Tak bardzo pani zdenerwowała korporację medyczną, że żadna okręgowa rada lekarska nie da pani prawa wykonywania zawodu. Nie da... Czyli zaraz, czekaj. Czyli, że prezesi firm z lekami usiedli któregoś dnia i mówią, ty słuchaj, jest taka Agnieszka z Lublina. I ja rozumiesz, mam taką fantazję, żeby ona lekarzem nie została. A puenta jest taka. W studiu był Kaszewiak i siedział w kurtce. I wszyscy byli zdziwieni, bo powinien w garniturze. Natomiast Piotr Ikonowicz siedział w garniturze, a ja jestem zdziwiony, bo powinien w kaftanie.